Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Dobry wieczór, mina godzina 22, jak w każdy czwartek czas na Zakład Patologii Dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 zapraszam na muzyczną podróż do Bułgarii. Być może Bułgaria nie kojarzy wam się z metalem, być może nie wszystkim też Bułgaria się kojarzy z wakacjami, które obecnie nastały, ale jest to bardzo miły wakacyjny kraj, które odwiedziłem już dwukrotnie, a podczas mojego ostatniego pobytu w Sofii i spotkaniu bardzo miłych ludzi i mnóstwa metalowców zostałem zainteresowany bułgarską sceną metalową. Dostałem 4 płyty, które rozpoczęły żebym przygotował dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu będziecie zainteresowani tamtym krajem i tym, i tą muzyką. Na początek warto zacząć od początków bułgarskiego metalu. Tak jak to się zaczyna zazwyczaj, retrospekcje. Rok 1979, powstaje zespół Impuls, na początku hard rockowy, porównywalnie do pewnych zespołów z Polski, założony przez keyboardzistę Ilię Kunciewa, a później heavy metalowy, power metalowy. No i trzeba przyznać, że w roku 1988 całkiem niezłe rzeczy zespół wygrywał. To zacznijmy może od Impulsa, albo Impulsa i Gladiator, rok 1988. To co? Pogramy sobie trochę dobrego bułgarskiego metalu. Jesteście na to gotowi w Zakładzie Patologii Dźwięku. Bułgarski metal, jak alkohol i kuchnia i wszystko, co bułgarskie, nie jest złe.
okładkę dyktatora zespołu Impuls możecie sobie zobaczyć już na fanpage'u zakładu oraz parę innych, innych zdjęć i tak dalej. Zapraszam do dyskusji i komentowania. Dzisiaj bułgarski metal w zakładzie patologii dźwięku. Zaczęliśmy od jednego z najbardziej historycznych zespołów bułgarskich. Teraz kolejny klasyk i jeden z większych hitów lat 80., końca lat 80. bułgarskich. Też rok 1988, zespół Ahad. I wtedy zespół Ahad nagrał swój super hit Czarna Owca, czyli Czerna Owca. I no, wszyscy Bułgarzy teraz śpiewają, a my jedziemy. W przeciwieństwie do poprzedniego zespół Ahad do dzisiaj istnieje, choć nie wydali nic nowego od 2008 roku. No ale takie oldschoolowe hity zostawili po sobie i czekamy, może coś jeszcze stare dziady nagrają. Zapytałem młodzież obecną w radiu, czy podoba im się bułgarski heavy metal. No, jest akceptacja. Mam nadzieję, że u was również jest pozytywnie. Mam nadzieję, że starym Bułgarom również się podobało i tupali nóżką tam w Sofii, czy gdzieś, gdzie słuchają. A wiem skądinąd, że niektórzy słuchają. Do 24 dzisiaj bułgarski metal. Słuchamy sobie różnych, głównie będę się starał nowych zespołów. To było takie wprowadzenie, żeby pokazać, oczywiście zacząć od tych najpierwszych rzeczy, od początku, prawda? No ale teraz będzie zespół Aksekutor. Też pochodzący z Sofii. No i oni przywalą nam dobrym trashem. No i zaśpiewają o złej sile. A to w zakładzie patologii dźwięku lubimy. Aksekutor Evil Force. Yeah.
Force i Executor prosto z Sofii, z miasta otoczonego górami. Notabene, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, szczególnie wśród tych, którzy są przeciwnikami Unii Europejskiej, jak wygląda, a nie pamiętają z jakichś względów, bo byli za młodzi albo co, jak wyglądała Polska przed wejściem do Unii Europejskiej, to polecam odwiedzić Sofię, stolicę tego kraju, duże miasto. To tam właśnie możecie zobaczyć, jak wyglądała Polska bez wkładu unijnego i tych dodatkowych pieniędzy, które się nagle pojawiły i tak dalej. Teraz będzie płyta zespołu Vrani Volosa, Woods, Mountain Skies, taka z pogranicza Metalliki i miłości do natury. Bardzo ciekawa płyta, powiem szczerze. Jeśli chcielibyście poznać członka tego zespołu, to zapraszam do wspomnianego Nosferatu Craft Beer Shop w Sofii, bo tam płyty, które możecie zobaczyć na zdjęciu na fanpage'u, się znalazły. No i tam dostałem. No i w ten sposób został wymyślony pomysł na tą, że dzisiejszą audycję. No ale to bardzo dobry pomysł. No to jedziemy. Z płyty Woods, Mountain Skies, Vrani Volosa. Jedziemy z dwoma utworami. Thank you.
this creation haunting the dark. Climb up the hills to find yourself peace. Severed skies are open, there'll never be at ease. Thunders and lightning, smashing of the storms. Cast away in the wild. Merciless heavy steps from the underworld. Crushing stones and bones on their way. Bleak is the stare behind the helmet. Meaning is all resistance retreat. Climb up the hills to find yourself peace. Severed skies are open, they'll never be at ease. Thunders and lightning, smashing of the storms. Cast away in the wild. Creation of evocation. Illusion or perfection. Intention of destruction. Liberation. Illusion
To był sofijski Wrani Wolosa, taki blisko natury, pogaństwa pewnie i tak dalej. Polecam. Sprawdźcie sobie cały album, bo muszę przyznać, że te albumy, które dostałem, będąc w Sofii, bardzo zyskują na przesłuchaniu w całości. No dobra. To było takie na razie delikatniejsze granie. Teraz trochę trzeba dodać trochę groove'u. Planet Grim Eyes to jedyny album sofijskiego zespołu Grim Eyes, który gra groove death metal. No i dajmy im w końcu wybrzmieć, bo się wyrywają strasznie. Z tego ich jedynego albumu utwór Scars.
No, trzeba przyznać, że Grim Eyes nam dodał porządną dawkę groove'u i death metalu. I jeszcze do death metalu i cięższych brzmień wrócimy, bo teraz będzie nieco bardziej wampirycznie i wilczo, bo będzie zespół Reunion, którego płytę dostałem. No i przyznam szczerze, że do takiego wampirycznego klimatu bałem się, co to będzie, czy nie wyjdą z tego jakieś kredki, ale przyznam szczerze, że płyta Wolffest zespół z Burgas przypadła mi do gustu. Zespół do dzisiaj istnieje. 2018 rok to jest rok wydania albumu, który posiadam i płyty, z której zagramy. Dwie osoby, perkusista i wokalista, gitarzysta i wszystkie inne instrumenty. No to jedziemy z tym Reunion, to co nagrali parę lat temu. Niech wzywają wilki.
Właśnie sobie liczę, ile wypada zespołów metalowych na jednego Bułgara, bo Metal Archives mówi, że jest 252 zespoły metalowe aktywne dzisiaj w Bułgarii na 6 465 tysięcy ludzi, co wychodzi no słabo. Słabo wychodzi. Bo to jest wiele miejsc po przecinku, więc jeśli idzie o nasycenie zespołami metalowymi, to Bułgaria do Skandynawii ma bardzo daleko, choć muszę przyznać, że na ulicach Sofii miałem odwrotne wrażenie, że tam jest mnóstwo tych metalowców, co jednocześnie mnie bardzo, bardzo cieszyło. W sumie Metal Archives odnotowuje 553 zespoły metalowe w całej historii Bułgarii. Dzisiaj 252, co oznacza, że jest to najlepszy czas dla metalu Bułgarii, bo połowa ze wszystkich istniejących od początku metalu zespołów metalowych istnieje, działa teraz w tymże kraju. Ostatnio widziałem na stronie Michała perkusisty Wejdera, że on też tam łupał z Wejderem. Zostajemy w Burgas cały czas, a to miejscowość turystyczna, a w każdym razie tam się lądują samoloty. I tam poza Reunion stacjonuje zespół Dimhold. To już pełno składowy zespół pięciu ludzi. W 2019 roku wydali swój ostatni, drugi album Episteme i z niego posłuchamy konkretnego black metalu. Na początek Sacrilege, Dimhold. We'll be right back.
Bo najgorzej jest, jak się człowiek zasłucha i nie patrzy na cały świat. Słuchacie bułgarskiego metalu w zakładzie patologii dźwięku, a przed chwilą wybrzmiały dwa zespoły z Burgas. To, co przed chwilą nam nieźle upało, to jest Dimholt, rok 2019, więc już trochę stary. Zespół powstał w 2003 roku i był duetem, aż się rozszerzył. A teraz będzie trochę melodycznie, progresywnie, ja bym powiedział wręcz gotycko. Piękna okładka z krukiem, którą możecie zobaczyć na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku, bo to jest jedna z płyt, którą dostałem właśnie w Nosferatu Craft Beer Shop. No i tak powstał pomysł na... Jak dostałem już 4 płyty i mam 4 zespoły, no to kurczę, to już jest tego coś, co można zrobić audycję. I tak przy piwku od słowa do słowa w 13 sekund powstała myśl o tym, żeby zrobić tę audycję. I dzisiaj się z niej rozliczam. Jeszcze jest czerwiec, bo na początku czerwca byłem. W Torite 7. Tak się nazywa z 2020 roku album Wokyla. No i to jest takie... nie wiem właśnie, jak nazwać to granie. Na początku mi to nie do końca pasowało, ale później powiem szczerze, że jako całość album bardzo ładnie mi wszedł. Jest cały po bułgarsku, jest wszystko opisane po bułgarsku, więc jest tylko dla Bułgarów. Oczywiście dzisiaj w zakładzie dla wszystkich ludzi na świecie. Co prawda w grudniu Wokół wydał jeszcze jeden teraz utwór, singiel, ale on jest bardzo, bardzo letni i do zakładu się nie nadaje. Jeśli ktoś chce letnią muzykę, taką na lato, to polecam najnowszy singiel Wokula z grudnia 2023 roku, a tymczasem mamy ich ostatni mroczny, czarny, krótszy album. No i to takie skrzyżowanie gotyku, metalu, wielu różnych rzeczy. Tak jak wspomniałem, te bułgarskie albumy się bronią jako całość. Polecam wam również.
Ładnie, prawda? Wokół. To wszystko znajdziecie oczywiście na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku jako playlistę i będziecie mogli sobie sprawdzić i zespoły, i utwory, które dzisiaj poleciały. Oczywiście też to nie jest żadna nowość. Będziecie mogli sobie odsłuchać audycji jeszcze raz, jeśli coś wam umknęło, zasnęliście w trakcie, albo po prostu z jakich względów wy czy wasi znajomi nie mieli szansy tego posłuchać. To co? To teraz może trochę, żeby dodać animuszu naszej audycji, trochę alkoholowej power, alkoholowej siły i zespołu Absolute, trochę trashowego grania. Prosto z Bułgarii.
Dobry trash zawsze w cenie, a szczególnie ten, który jest o alkoholowej sile. A to jest, mimo że w samych założeniach naród całkowicie azjatycki, no, szybko się zeslawonizował i jest dzisiaj słowiański. Oczywiście do meandrów historii Bułgarii odsyłam was do odpowiednich książek. A teraz zespół Velian, który gra symfoniczny black metal. Dzisiaj to nie jest popularny styl, ale jest. I to jest płyta z 2019 roku. Jeśli dobrze patrzę, tak, pamiętam. I to jest Godless płyta. No, w każdym razie dostałem ją, mam i wiem, że są fani takiej muzyki. I dlatego dla nich tytułowy Godless teraz poleci. We'll be right back.
bułgarski Velian prosto z kompaktu Godless. Rok 2019. A teraz będzie bardzo ciekawa inicjatywa i przyznam szczerze, że pierwszy raz spotykam się w swojej historii bycia metalowcem. No dobra, były różne inicjatywy, a tu jest taka inicjatywa, która powstała w ramach mojego ukochanego i mam nadzieję waszego też Metal Archives, który jest jedną z najlepszych stron metalowych od lat, najlepiej rankingowaną. I tam zgadali się muzycy z forum, bułgarscy. Był taki jakiś tam contest bułgarski black metalu. No i starzy bułgarscy metalowcy się zgadali, że coś zrobią razem. I tu kilka zacnych nazw się skupiło w zespole Historian. W 2013 nagrali pierwszą epkę, a w 2018 wydali takiże album, z którego sobie posłuchamy albumu Scroll Eye Perdition zespołu Historian With the Every Black Earth. Utwór to będzie. No i co ci starzy Bułgarzy wymyślili? Haha. We'll be right back.
Nie wiem, czy dobrze odczytam Bułgarię i Historian, który właśnie wybrzmiał jako takie piękne i wspaniałe rozdarcie między tradycją helenistyczną, osmańsko-turecką i słowiańską. I taka właśnie jest kultura grecka, kuchnia i wszystko inne. To bardzo fajny i ciekawy zlepek i to chyba, myślę, że Historian w swoim albumie Scroll Eye Perdition czy Scroll One Eye Perdition zawarli. Polecam, sprawdźcie sobie więcej. Dobrze, teraz będzie grób. Grób, jak sobie sprawdziłem w Metal Archives, jest grób chorwacki, macedoński, słoweński, polski, serbski i bułgarski. Czyli wszystkie pięknie, prawie wszystkie słowiańskie nacje jadą po grobie. To teraz będzie prosto z Sofii. Grób bułgarski, rok 2000, który to był 21, z albumu Humility po angielsku, bo tu jest na dwa sposoby. Dobra, żeby nie marnować czasu, nie będę czytał w cyrylicy. Jedziemy z dobrym, mocnym graniem, a później troszkę w innej nucie, ale też grób z kolejnego materiału rok później, 2022, pogrzebowe hymny. Yeah!
To był 2021 rok dla grobu, a zobaczcie, jak się zmienił grób rok później, w 2022, gdy wydał swój album pogrzebowe hymny. No i to tytułowy utwór. We'll be right back.
słuchacie bułgarskiego metalu w zakładzie patologii dźwięku. To, co przed chwilą wybrzmiało, to był oczywiście grób. Jak wyliczyłem, tych grobów jest w całej Słowiańszczyźnie naprawdę całkiem sporo. No i to cieszy, bo to całkiem dobra nazwa. Tak jak kiedyś śmieliśmy, że trupi jad, ta nazwa nie występuje jako w ogóle zespół. No dobra, to teraz Mosh Pit Burn to Life.
Słuchajcie, iście dzisiaj bułgarskiego metalu, to było Mosh Pit, a na dobranoc będzie w sam raz dla was i dla wszystkich prawdziwych Bułgarów. Nie z Bułgarii, ale z Quebecu, z Kanady. Car. Zaraz, jak to było? No w każdym razie dobra. Przepraszam bardzo. Zgubiłem gdzieś jak to ten car się nazywał i teraz będzie dla was prosto z Bandcamp, prosto z Quebecu car. Zazwę tego cara czy nie? No dobra. Szkoda czasu. Wszystko będzie na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku, playlista i tak dalej. Z 2023 roku bułgarski car prosto z Kanady. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.